Siema, 7 rano startujemy Klub Zdrowy Nawyk, kwadrans dla ciała, czyli po prostu pielęgnujemy drugi filar strategii 5S doktora Kardasza, czyli sprawność fizyczną. Dzisiaj proszę przygotuj sobie jakiś podest, jakieś krzesło, blat, cokolwiek na czym będziesz mógł po prostu odłożyć stopę na jakimś podwyższeniu. Może to być, no mówię, kanapa, krzesło, cokolwiek, jakaś drabinka, żebyś po prostu mógł na czymś odstawić stopę, na czymś stabilnym, także nie chcemy Cię wychwiać z równowagi. Daję Ci trochę czasu, żebyś to ogarnął. Ostatnio trochę było dużo gadania, dzisiaj będzie więcej roboty. Ja sobie skoczę tylko po wodę, bo właśnie czuję, że potrzebuję się napić. A to jest kolejny ważny aspekt, czyli po prostu dbamy cały czas o to nawodnienie. Więc jeśli sobie przygotowałeś, minęło około minutki, no to myślę, że już jak sobie przygotowałeś, no to już masz przed sobą, to działamy. Tak jak ostatnim razem, chcę po prostu zacząć od luźnych podskoków. To mają być totalnie spontaniczne ruchy. Masz po prostu poczuć luz, luz, luz. Przypomnij sobie, jak byłeś dzieckiem, jak gładko i jak płynnie różne rzeczy Ci przychodziły, jak ciało było elastyczne, jak było po prostu spontanicznie wchodziło się na drzewa, na trzpaki, różne rzeczy się robiło, też niekoniecznie bezpieczne. Ja akurat jestem też z takiego pokolenia, że po prostu no, dużo rzeczy dzisiaj nie dałoby się, w sensie rodzice nie pozwalają teraz robić takich rzeczy, co myśmy robili kiedyś, czyli jakieś tam chodzenie po ruinach, jakichś budowach, no różne rzeczy. Aczkolwiek czuję, że to, że byłem tak ruchowo, po prostu, no lubiłem ten ruch, to po prostu jestem teraz w lepszej sprawności niż młodsze osoby ode mnie. Mimo, że no, mam pewne wyzwanie z tego super, o którym pewnie zaraz zauważysz, ale to nie przyciągajmy sprawy, tylko róbmy swoje. Więc tak, tak jak mówiłem, ruszamy krążenie, zaczynamy od tych podskoków, żeby łydki odpompowały krew do góry. Ostatnio jak sprawdzałem, grawitacja raczej działa w dół, więc też krew jest i limfa zalega tam w dole, a my wykonując, właśnie napinając, pompując nasze łydki, to powodujemy, że na nowo zaczyna ona krążyć w całym krwiobiegu i po prostu dba o to, żebyśmy mieli lepszy transport tych substancji odżywczych. Ok, warto później też robić te luźne wymachy, które też przed chwilą robiłem, żeby po prostu tą krew, którą już wprowadziliśmy w obieg, doprowadzić do też górnych kończyn. Ok, jeśli to mamy ogarnięte i nie sprawia to jakiegoś problemu, to ok. Jeśli sprawia, to weź pod uwagę, że to jest proces. Jak będziesz to powtarzać częściej, to po prostu będzie z czasem coraz luźniej. Ok, teraz sobie użyjemy tego rekwizytu. Więc tak, zaczynamy od po prostu odstawień nogi na boksa. I tak, na zmianę. Raz jedna, druga, raz jedna noga, raz druga noga. Na początku po prostu chcesz wchodzić na niego, odstawiać stopę. Możesz wychylać ciało do przodu, ale ważne, żebyś nie podnosił pięty, czyli stopa cała. Noga z tyłu jest w tak zwanym trójwyproście, czyli łydka, kolano, biodro. Możesz podnieść tą łydkę, tą piętę z tyłu. Teraz dorzućmy sobie jeszcze ruch rąk, tak jakbyśmy biegali, czyli naprzemiennie. Noga, ręka. Lewa noga, prawa ręka. Hop. I jedziemy. Takich kilka ruchów. Fajnie to działa na rozciągnięcie biodra, na wzmocnienie już biodra w pozycji, gdzie jesteśmy na jednej kończynie, więc mięśnie biodrowe, mięśnie pośladkowe muszą po prostu wykonać trochę tej roboty. Ok, i teraz tak, przejdziemy sobie do mobilizacji odcinka piersiowego, też tylko taśmy. Czyli tak, jak masz podpórkę, oprzyj się na niej, może to być niżej, wyżej, w zależności jak czujesz.
I co? Odstaw sobie nogi do tyłu, tak jak wypchniesz biodra, to żebyś był równo albo nawet lekko dalej za piętami, ok? I tutaj właśnie wracając do tego mojego wyzwania z kręgosłupem, to nie sugeruj się ustawieniem mojego górnego kręgosłupa, bo ja jestem dotknięty tak zwaną jałową martwicą kręgosłupa, czyli w skrócie można powiedzieć, że za szybko wyrosłem, a mój kręgosłup nie ogarnął, że tak powiem, do końca. Mam wstawione tam pręty tytanowe w ten kręgosłup, no i one niestety powodują, że bardziej się nie wyprostuje, ale też bardziej się nie zegnę, co jest z jednej strony dobre. Ale u Ciebie powinno tutaj być płasko, ok? Jeśli nie masz jakiegoś garba, nie masz wyzwania jakiejś z wadą postawy, to powinno być płasko. Ok. I tak, teraz połączymy sobie te dwa ruchy, czyli to, co robiliśmy przedtem, odstawienie kolana, połączymy sobie z wyciąganiem się. Czyli będziemy robić taką jaskółeczkę. Ja może troszeczkę jeszcze przypnę boksa. Ok, czyli tak. Robimy jaskółkę na jednej nodze. Przytrzymaj się boksa, zajmij lekko kolano. Przytrzymaj się, sięgaj stopą mocno do tyłu. Wyjdź do góry, odstaw nogę, ciach. I znowu, hop. Sięgaj, odstaw nogę, hop. I powtarzamy. Jeśli czujesz, że dasz radę to ogarnąć bez przytrzymania, to jedziemy bez przytrzymania, nie ma żadnego problemu. Jeśli potrzebujesz, to jak najbardziej wróć do tej wersji z przytrzymaniem, ale wiesz już, jak sobie stopniować. Druga strona. Czyli tak, hop i odstawiam biodro. Hop, odstawiamy biodro. Hop, odstawiamy biodro, hop, odstawiamy biodro, na pewno już czujesz rozpinkę, czyli mięśnie pośladkowe. Bardzo dobrze, bo one powinny stabilizować Cię w tym ruchu na jednej nodze. Jeśli pośladek jest słaby, możesz mieć problemy z odcinkiem lędźwiowym, możesz mieć problemy z obręczą barkową. Tak naprawdę dobra dupa, silna dupa, że tak powiem, zawsze w cenie. Ok, teraz trochę więcej siły na górną część ciała i aktywny ścisk łopatki. Jeśli czujesz, że potrzebujesz, to daj sobie wyżej, bo będziemy robić teraz pompki razem z sięganiem do tyłu, czyli tak naprawdę cały czas kręcimy się wokół jednej pozycji, czyli tej. Ok? I tutaj napnij brzuch, staraj się nie być wygiętym. Napnij brzuch, zejdź sobie w dół, dotknij klatką boksa, odepchnij i wyciągnij się. Hop. To ćwiczenie jest kolosalnie mega dobre, bo tutaj robimy naszym łopatkom, że tak powiem, dobrze, bo na początku w pozycji pompki mamy do czynienia z jej ściągnięciem, czyli wyobraź sobie, że chcesz zacisnąć coś łopatkami, jakiegoś, nie wiem, orzeszka, cokolwiek. Wyobraź sobie, że masz coś pomiędzy łopatkami i chcesz ścisnąć to w dolnej pozycji pompki, a w górnej pozycji pompki chcesz się wyciągnąć i wypchnąć te łopatki. Czyli po prostu pracujemy całe spektrum ruchów, jakie łopatka wykonuje, czyli to jest ściągnięcie, uniesienie, sięgnięcie, także bardzo dobrze to działa na Twoją obręcz barkową. Jeśli czujesz się, że dasz radę to robić z ziemi, rób to z ziemi, nie ma problemu. Ok, kolejna rzecz z boksem, tutaj już bardziej pod temat związany z rozciągnięciem pośladka, ale jednoczesnym otwarciem klatki. Czyli tak, jeśli czujesz, że dasz radę to zrobić, to zrób to w ten sposób. Czyli tak, uniesz sobie nogę. Może to być dla niektórych bardzo już, że tak powiem, mocna pozycja, w której nawet do której nie dadzą rady dojść. Więc stopniowo, na niższym stopniu sobie wejdź. I
teraz chcesz po prostu iść sobie ręką na zewnątrz, czyli do tego kolana. Op, odkręć kciuk do zewnątrz, wkręć się do środka, odkręć kciuk do zewnątrz. Noga z tyłu, jeśli dasz radę, to cały czas jest piętą, dotyka do ziemi. Odkręć, wkręć się do środka, pochyl się lekko, zmień sobie stronę. Tutaj świetnie mobilizujemy nasze mięśnie pośladkowe, nasze mięśnie biodrowe, czyli tak, wkręć się do środka, otwórz się na zewnątrz. O, to ta sama strona, kurde, hop. Nic się nie stało. I też mogą się zdarzać pomyłki. Jak widzicie, no, wybaczcie, jest 7 rano, mimo że tego nie widać, chociaż, no mówię, cały czas się staram wyjść na zewnątrz, ale no niestety zaraz trening dosłownie zaczynam, więc na razie w środę nie jest to jeszcze realne, ale może uda mi się kiedyś to zrobić. Ok, mamy to. I tak, teraz odsuniemy boksa na chwilę i co? Zróbmy takie luźne zejście do skłonu na prostych albo na lekko zgiętych nogach. Rozwiń się, rozwiń się, rozwiń się. Sięgnij, hop, wysoko. Zwiń się, rozwiń się, sięgnij wysoko. Zwiń się, sięgnij wysoko, jakbyś chciał coś zerwać z drzewa. Ostatni raz. I hop. Dobra. Zrobiłeś ten zestaw, możesz samemu sobie przybić piąteczkę. I teraz, że tak powiem, wprowadźmy jakąś formę zobowiązania. Więc ja daję tobie mój czas, pokazuję, jak możesz zadbać o to ciało. Od ciebie oczekuję, żebyś powtórzył ten zestaw 2 razy przed naszym kolejnym spotkaniem, żeby po prostu zmaksymalizować efekty tego, ok? Więc umówmy się, taka niepisana umowa, zrobisz 2 razy to do następnej środy i no, zobaczysz, jak będzie po prostu, jak wpłynie to dobrze na twój dzień. Jeśli czujesz, że potrzebujesz jakiejś porady, bo masz jakieś wyzwanie z aparatem ruchu, z którym nie jesteś sobie w stanie do końca poradzić, to moc zachęcam, napisz do mnie, jakoś wspólnie ogarniemy to. Ja pomogę ci jakoś dobrać strategie ruchowe, które nie będą cię obciążały, a które będą cię wzmacniały. Także z mojej strony na dzisiaj to tyle i trzymajcie się do następnego. Hej!